Po takim meczu na pewno można odczuwać spory, ale to spory niedosyt. No wszyscy odczuwamy niedosyt. Mieliśmy szansę, Cracovia dzisiaj nic wielkiego nie pokazała. Mieliśmy szansę zdobyć 3 punkty nawet, bo sytuacje do tego były. No niestety nie wykorzystaliśmy. To się zemściło na końcu, dwie kary zrobiliśmy, no niestety. Dzisiaj tylko jeden punkt. Wróćmy do twojej bramki, bo strzeliłeś, zanurzyłeś, można powiedzieć, tak po piłkarsku dwa kanały. Najpierw Kowalówce Adrianowi, potem Radzikowi. Nawet nie wiem, jak tam Kowalówce przeleciało, no a Radzikowi wpadło między nogi. Tak. Chciałem to nawet, można powiedzieć, narzucić na bramkę, bo widziałem, że tam Mateusz Adamus jeszcze z jednym zawodnikiem najeżdżali na bramkę, no wpadło. Potem jeszcze podałeś do Bercika, Bercik w zasadzie mógł ściągnąć tylko pajęczynkę z okienka Radzika. No wróciliśmy do naszego starego ataku, z czego cieszymy się, mam nadzieję, wszyscy. I od razu ta gra się układa, rozumiemy się i fajnie nam to dzisiaj wychodziło. No szkoda, bo dzisiaj mieliśmy 200 punktów. Jakie były założenia na tą trzecią tercję, bo prowadzicie 3-2, to było dociągnąć, czy jeszcze pokusić się o to? Chcieliśmy spokojnie grać od tyłu i kontrować Cracovię, bo wiedzieliśmy, że będą chcieli pójść do przodu. No, dobrze nam to wychodziło, później były te dwie kary, no Cracovii udało się wykorzystać. No szkoda. Mam powiedzieć, z naszej strony uważam najlepszy hokej w pierwszej tercji. Później dużo kar, dużo osłabień. Uważam, że dla kibiców to musiał być ciekawy mecz, dla mnie jako trenera już mniej. Mnie cieszy, że w tej trzeciej tercji po prostu jeden niekorzystny wynik wyrównali w tej przewadze, gdyby zamknęli z przeciwnika. Bardzo wielkim presjonem po prostu strzelił trzecią bramkę. A karne to po prostu strzeliliśmy dwa, strzeliliśmy dwa punkty. Punkty cieszą, także trzeba cały czas pracować. No ja muszę jenom potwierdzić tady pana Vlaočka, že tu pierwszy terci měli przewagę, ale myslím, že dla kibiców to byl dobrý hokej a že jsme walčili až do konca, škoda, že jsme tam dělali, byli dvě kary za sebou, 5 minut nám brakovalo od 3 punktů, ale jak mluvím, každý punkt je dla nás zlatý a ani proti takové Krakovi jsme získali punkt, takže je to dobře a dla psychiky i celé družiny. Víš, že teďka jsme Katovici porazili aby jsme šli do té čtvrté kolejky s tím, že máme nějaký náskok před Opolem a Janovem, aby jsme v té šustě byli a přikladali se na poslední 9 mečů a jinak škoda, tak volám, štěstí je trošku, že jsme to neučívali do konce.